Krzysztof Turowski, witam Państwa w kolejnym spotkaniu prosto z US. Tym razem moimi Państwa gościem jest pani Magdalena Wojtyra, zastępca dyrektora drugiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Być może niektóre z pytań będą się powtarzały w naszych spotkaniach, ale to chyba tylko dobrze dla wyjaśnienia do końca różnych wątpliwości. Zaczynamy. Witam serdecznie. Dzień dobry, pani Dyrektor. Dzień dobry, kto może skorzystać z ulgi w postaci odroczenia terminu płatności składek i na czym ta ulga polega? Może zacznę od tego, że wytłumaczę na czym polega ulga, jeżeli chodzi o odroczenie terminu płatności składek. Płatnicy składek na podstawie tarczy antykryzysowej mogą wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu należności za miesiąc od miesiąca stycznia 2000 roku, nawet jeśli na kontach płatników składek figurują zaległości za 2019 rok i wcześniejsze lata. Yy, ulga ta nie polega na niczym innym jak tylko wyznaczeniu yy, nowego terminu na uregulowanie należności. Yy, do składek tych yy, odroczonych czy które mają przesunięty termin nienaliczana jest opłata prolongacyjna. Tak naprawdę z zasady nie powinny być też naliczane odsetki za zwłokę, ale muszę to powiedzieć, bo to jest bardzo istotne. starzają się takie sytuacje, zdarzą się, że te odsetki zostaną naliczone. Dlaczego? W znaczy jednym tak, w drugim nie? No właśnie. Dzieje się tak wtedy, to jest zależne od wniosku i od terminu, kiedy zostanie złożony. Bo jeżeli termin o odroczenie terminu płatności zostanie złożony do. Dnia, w którym ta składka powinna być opłacona, to wtedy odsetki za zwłokę nie są naliczane. Ja może podam taki przykład, żeby to było bardziej jasne, czyli może na styczniu 2020 roku. Jeżeli wniosek o odroczenie złożymy do 10 czy 15 lutego to do tej składki nie będą naliczone odsetki ani opłata prolongacyjna, czyli w wysokości wynikającej z deklaracji będzie należało tą składkę uregulować. <laughs> Natomiast w sytuacji, kiedy ten wniosek zostanie złożony na przykład 25 lutego, to odsetki będą liczone od e, dzień po terminie płatności, czyli od 11 bądź 16 lutego, do dnia złożenia tego wniosku, czyli do tego 25 lutego. Czyli wniosek należy złożyć we właściwym terminie, tak by to można było określić? To byłaby idealna sytuacja, tak. Mm. No ale tarcza antykryzysowa daje taką możliwość złożenia też wniosku później, tak? No ma on ma jakieś no, ale lekkie z konsekwencje. Z tak, naliczane są odsetki, ale okay. też w ramach tarczy antykryzysowej drugiej, że tak powiem, jest też jeszcze jeden wniosek, czyli wniosek o odstąpienie naliczania odsetek, ale z tym wnioskiem można wystąpić dopiero po uregulowaniu składki, więc to jakby jest na przyszłość taka możliwość. Może jeszcze przepraszam, tak, panie redaktorze, proszę, proszę. bo nie powiedziałam, kto może wystąpić. Mhm. Także jest to ulga dedykowana wszystkim płatnikom składek, bez względu na wielkość czy rodzaj prowadzonej działalności. Natomiast jakby przyczyną tutaj przesłanką do złożenia jest pogorszona sytuacja finansowa w związku z COVID-19. Bez względu na wielkość, czyli bez względu na to, ile osób zatrudniamy. Tak. Bo o tym tarcza tak. mówiła. Tak. Tarcze mówiły tak. poszczególnie. Dokładnie tak, panie redaktorze. Dobrze. Te, czy podpisanie umowy o odroczenie terminu płatności składek wyklucza, skorzy z, wyklucza skorzystanie z ulgi zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek? Nie, nie wyklucza, natomiast musimy tutaj mieć na uwadze, że żeby otrzymać zwolnienie z opłacania składek, trzeba spełnić określone warunki, o których mówi ustawa, i teraz Zakład Ubezpieczeń społecznych zawsze w pierwszej kolejności rozważa tą ulgę, która jest dla płatnika najkorzystniejsza. Czyli nawet jeśli zostanie podpisana umowa o odroczenie terminu płatności, a wpłynie wniosek o zwolnienie z opłacania składek i płatnik spełni te warunki, to oczywiście należności zostaną odpisane z konta płatnika, a e, wniosek o e, odroczenie terminu płatności, czy ta umowa, która jakby już została zawarta, e, straci ważność. Jeszcze jest jeden przypadek taki, kiedy e, zwolnieniu podlegać będzie 50% należności. No więc wtedy w przypadku, kiedy została podpisana umowa, ta umowa będzie aneksowana do kwoty, jaka figuruje na koncie płatnika po e, zwolnieniu z opłacania składu. Powiedziała Pani najkorzystniejsza dla płatnika. Co to znaczy? No nie podlega żadnej dyskusji, że zwolnienie z opłacania składek jest bardziej korzystne dla płatnika, bo nie musi tych składek płacić, a, jakby, a nie jakby, tylko z całą pewnością liczone będzie to w przyszłości do świadczenia emerytalnego, czy nawet do zwolnienia lekarskiego. Jeżeli chodzi o odroczenie terminu płatności, no to no, siłą rzeczy składkę należy uregulować, tak. Natomiast... No tak czy inaczej, bo to jest odroczenie, a nie zlikwidacja sklepu. Oczywiście, tak jest. Czy w sytuacji, gdy działalność została zawieszona, można skorzystać też z odroczenia terminu płatności? Można, tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. Zdarza się tak, że płatnicy mają wymagalną składkę za miesiąc styczeń, luty, natomiast zawiesili prowadzenie działalności ze względów ekonomicznych. Wtedy oczywiście mogą wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności tych składek. Należy mieć też na uwadze taką rzecz, że w tą kwestię, jakby złożenia wniosku, mm -hmm. że nie, jeżeli ten, te wnioski wpłyną po terminie płatności danych składek, to będą naliczane. Odsetki, ale jakby wspominałam, że będzie taka możliwość, jest taka możliwość odstąpienia od naliczania odsetek. Mm -hmm. Jeszcze też chciałam powiedzieć o jednej rzeczy, że e, tutaj o tym zwolnieniu z opłacania składek, bo płatnicy też mogą wystąpić o to e, i należałoby pamiętać, że e, jeżeli chodzi o miesiąc marzec, to jest to wyjątkowy miesiąc i on nawet jak został opłacony, może być podlegać zwolnieniu z opłacania składek. W ogóle zwolnieniu, już nie odroczeniu? Może podlegać zwolnieniu, o ile zostaną spełnione warunki. Tak. A jakie będą konsekwencje dla płatnika, który nie wywiąże się z warunków umowy o odroczeniu terminu płatności składek? No cóż, jeżeli płatnik nie wywiąże się z umowy, to należności, które były objęte tą umową, odroczenia staną się wymagane, czyli trzeba będzie je uregulować włącznie z odsetkami. Tak to no, domyślałem, bo no, właśnie także. Ale jakbym mogę pociągnąć temat dalej, mm -hmm. e, czyli e, jeżeli płatnik nie ureguluje tych należności włącznie z odsetkami, to Zakład Ubezpieczeń społecznych wyśle upomienia bądź e, decyzje stwierdzające wysokość zadłużenia, co w konsekwencji będzie mogło doprowadzić do tego, że należności te e, zostaną e, wyegzekwowane na drodze postępowania egzekucyjnego. No miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie, przepraszam. Czyli tak czy inaczej. E... Wcześniej czy później te składki oczywiście trzeba uregulować. Wcześniej czy później tak. Najlepiej byłoby uregulować je dobrowolnie. No oczywiście, bo <laughs> wtedy nie ma odsetek i nie ma, nie ma zaległości, co państwu serdecznie polecamy. Moim Państwa gościem była pani dyrektor Magdalena Wojtyla. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję.